Siemanko, ludziska, z tej strony Metsu, witam was w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się we Włoszech, żeby przebudować zespół AC Milanu. Drużynę, która w sezonie 22-23 zajęła w rozgrywkach ligowych dopiero czwarte miejsce. My chcemy, żeby Milan powrócił na mistrzowską ścieżkę. Chcemy powalczyć o mistrzostwo Włoch oraz o europejskie puchary, no bo tam też mamy potencjał, ale ile z tego wyciśniemy? To już przekonam się w trakcie trwania tej przebudowy. Chcę tutaj grać skrzydłami, bo tam mamy jakiś fajny potencjał. Zatrudniłem, myślę, przyzwoitych trenerów. Chociaż myślę, że w pomocy dałoby się osiągnąć jeszcze lepszy rezultat, gdyby ci trenerzy trafiali się na trochę wyższym poziomie. Ale nie można mieć wszystkiego, cieszmy się z tego, co mamy. I zobaczmy, jakim podstawowym składem dysponujemy. No, wygląda to przyzwoicie, ale moim zdaniem wymaga kilku wzmocnień, byśmy mogli powalczyć i na froncie krajowym, i na froncie europejskim. Zobaczmy też, jakie cele stawia przed nami zarząd. Między innymi sukces międzynarodowy, czyli półfinał Ligi Mistrzów, wygrać ligę, wygrać puchar. Postaramy się. 80, prawie 9 milionów budżetu. Wygląda to przyzwoicie, chociaż musimy sprzedawać, żeby mieć więcej. Krunić do Atalanty Bergamo za prawie 20 milionów. Jak za piłkarza, który był mi totalnie niepotrzebny. Fantastyczne pieniądze. Adli do Fenerbahce za 12. Nie miał szans na grę. A uzyskujemy tak fajne pieniądze. A Szymański będzie miał konkurenta. Pobega do Fiorentiny. 18 milionów. Kolejne fajne pieniądze wpływają na nasze konto. I nasz budżet rośnie. Kalulu do Newcastle 45 milionów. Takich ofert się nie odrzuca. Na tą pozycję znajdziemy kogoś ciekawszego. Drugie miejsce w turnieju przedsezonowym, tyle samo punktów co Tottenham, tylko mniej zdobytych bramek. I to ostatecznie zdecydowało o końcowym układzie tabeli. No jak widzimy, 177 milionów budżetu, to już wygląda fenomenalnie. Więc co by nie mówić, czas na zakupy. Na pewno potrzebujemy kogoś na środek obrony. Tak samo jak na środek pomocy, no bo tam też mamy pewne braki. Przydałby nam się środkowy pomocnik ofensywny, no i oczywiście napastnik. Zaczynamy. Enes Ünal, 42, lekko ponad miliony. Zamienia Getafe na Milan. Wydaje się trochę kontrowersyjny transfer, ale ja mam zdecydowanie pomysł na tureckiego piłkarza. Eze, 32,5 miliona, zamienia Crystal Palace na AC Milan. Nie jest to nazwisko z pierwszych stron gazet, ale myślę, że wiele wniesie do naszego zespołu. Następnie Ezequiel Palacios, 31 milionów, zamienia Bayer Leverkusen na AC Milan. Też mam pomysł, jak go zagospodarować w środku pola. No i Danso, 34 miliony 200, zamienia Lons na Milan. Austriacki obrońca, myślę, że może być jednym z filarów naszej defensywy. No i tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Kto będzie naszym rywalem? Bologna, czyli rywal, spokojnie w naszym zasięgu, powinniśmy pokazać naszą wyższość. Nie ma Skorupskiego w bramce, więc też powinno być odrobinę łatwiej. No a jak nam pójdzie w tym spotkaniu? Przejdźmy zatem do meczu. Poziom legendarny, normalna symulacja i zaczynamy zabawę. No jak widzimy, Milan atakuje. 1-0, Enes Ünal, ależ to pięknie uderzył z pola karnego. 18 bramka i Turek wita się z Serie A. A to nie koniec naszych popisów. Piłka w polu karnym. Jeszcze nie koniec. Broni bramkarz, dobitka broni bramkarz. Przechwytujemy jeszcze tą piłkę. Cały czas utrzymujemy się w polu karnym naszych rywali. 2-0. Enes Ünal, druga bramka, 44 minuta. On idzie po hat-tryka. No i jak widzimy, jest szansa przed Milanem. Dograje na pole karne, 3-0 Palacios, ależ ci debiutanci się witają, 57 minuta. I tylko oni zdobywają bramki. No i dokonujemy zmiany, żeby też rezerwowi mogli sobie pograć. No bo to spotkanie już jest rozstrzygnięte. A my cały czas atakujemy. 4-0, Rafael Leao, ależ uderzył, to 89 minuta i Milan kapitalnie wchodzi w sezon. Jeszcze Bologna atakuje, ale sędzia kończy to spotkanie, pewne zwycięstwo naszej drużyny. Alexander Arnold do Real Madrid, Martinelli do Barcelony i Balde do Manchesteru City. To były najgłośniejsze transfery letniego okna. U nas się działo za trochę mniejsze pieniądze, ale były to bardzo sensowne ruchy. No jak widzimy, wygrywamy derby z Interem 2-1. Enes Ünal i Theo Hernandez to nasi bohaterowie. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund i Newcastle to są nasi rywale w fazie grupowej Ligi Mistrzów. I w pierwszej kolejce 1-3 z Newcastle. Ojoj, zaczyna się to tragicznie. En-Nesyri naszym katem. Ünal tutaj nie błysnął, ale wygrywamy z Borussią Eze i Tomori. Anglicy na wagę zwycięstwa. Remis z Paris Saint-Germain. Enes Ünal tym razem błysnął, dwie bramki Turka. I wykonamy zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży. No bo myślę, że jest dość proste i łatwo będzie je wykonać, dzięki czemu też trochę podbijemy sobie ocenę menadżera, a wiadomo, to się zawsze przydaje, żeby tam jakieś zwolnienie nie zapukało do naszych drzwi, bo to nigdy nie jest miłe. No i spokojnie wykonujemy to zadanie i podbijamy ocenę. No i jesteśmy liderem po 10 kolejkach, drugie miejsce Atalanty Bergamo, Napoli na trzecim miejscu, czwarta Fiorentina, gdzie tam Inter, gdzie my szukamy 11 miejsce zaledwie, oj, tragiczny sezon, a na samym dnie
Frosinone 0 punktów na koncie. O jacie, to tak się da? No jak widać, Frosinone chce iść na jakiś rekord. No i wygrywamy z Paris Saint-Germain. Ynal 2 bramki, Leao 1 i mamy triumf w Mediolanie. 1-1 z Borussią Enes. Ynal no rozstrzelał się tutaj niesamowicie, ma kapitalną formę. A na kolejkę przed końcem możemy spaść do Ligi Europy, możemy mieć pierwsze albo drugie miejsce i awansować do dalszych zmagań w Lidze Mistrzów. Jak ostatecznie będzie, gramy z Newcastle United, zobaczmy raport przedmeczowy. Wiadomo, mają fajny skład, pokonali nas w pierwszej kolejce, no w sumie tylko nas w tej grupie pokonali. Ale teraz chcemy wziąć rewanż, mecz wyjazdowy. Czy to nas powstrzyma? Nie, 2-1 Chukwueze i Leao dają nam zwycięstwo i to oznacza, że AC Milan zajmie drugie miejsce w fazie grupowej. Pierwsze PSG, drugi Milan, Borussia Dortmund spadną do Ligi Europy. No a my trafiamy na Arsenal. Nie jest to łatwe losowanie, ale rywal, z którym da się powalczyć. Mamy tyle samo punktów co Napoli po 20 kolejkach, 7 punktów przewagi nad Atalantą Bergamo i 9 nad AS Romą. Inter na 10 miejscu, zaledwie 30 punktów na koncie, a jak tam nasze ulubione Frosinone? 7 punktów, no! Wracają do formy zdecydowanie po 20 kolejkach, taki wynik, no coś niesamowitego. No i zobaczmy kto, jakie były najgłośniejsze transfery zimy. Lobotka do Borussii, Gertruida do Lazio i Garcia do Atletico. Tyle działo się właśnie w zimę. No i Arsenal niestety nas pokonuje u siebie. Oj, nie będzie łatwo w meczu wyjazdowym z kanonierami, ale wygrywamy 3-1, hat-trick Enesa Ynala. Cóż to był za transfer, no nie daliśmy za niego jakichś kosmicznych pieniędzy, a spłaca się po wielokroć. Tak prezentują się wyniki 1/8 finału Ligi Mistrzów i w ćwierćfinale czeka na nas Barcelona. No i tutaj kontuzja Maino, niestety wypada na 4 tygodnie. Oj, to jest olbrzymia strata dla naszego zespołu, po 30 kolejkach za to utrzymujemy fotel lidera, aż 13 punktów przewagi nad Napoli, 14 nad Romą, 17 nad Juventusem, Inter na 5 miejscu, ale nam nie zagraża. A jak Frosinone? Aż 12 punktów na koncie w 31 kolejkach. Co to jest za drużyna? No coś pięknego. No i niestety Sportiello w bramce. I przegrywamy u siebie, Enes Ynal nie wykorzystuje karnego, no droga od bohatera do zera jest naprawdę krótka. Ale jest rewanż i 0-0, ten niewykorzystany rzut karny. No właśnie, spowodował, że odpadamy z Ligi Mistrzów, tego Fikayo Tomori wypada na 3 miesiące. Oj, no nie dzieje się najlepiej. Real Sociedad, Real Madrid, Barcelona i Manchester United w półfinale. A pary półfinałowe prezentują się w sposób następujący. 1-1 w derbach, Enes Ynal tym razem zdobył bramkę. Ale to nie pociesza po tej Lidze Mistrzów. I nasza przygoda w Coppa Italia, nie braliśmy udziału klasycznie w pierwszej rundzie. No w kilku następnych też mieliśmy sporo wolnego, ale za to w 1/8 finału pokonaliśmy Citadele 3-1, następnie Berga Atalante 2-1, Napoli 4-3 i gramy w finale z Juventusem. Jesteśmy zdecydowanym faworytem w tym meczu, zobaczmy raport przedmeczowy. Mamy lepszy skład, obyśmy to pokazali na boisku. Czas pokazać, kto jest lepszy. Nie po to jesteśmy liderem Serie A, żeby przegrywać finał Coppa Italia. No jak widzimy, Milan atakuje, 28 minuta, piłka w polu karnym, 1-0, tak jest, Eze, 29 minuta i Anglik świetnie wykorzystał tą sytuację. A to nie koniec naszych popisów, utrzymujemy się przy piłce, dominujemy i 2-0. Enes Ynal, 40 minuta, zawiódł w Lidze Mistrzów, ale w innych spotkaniach nie zawodzi. No jeszcze możemy podwyższyć, 3-0, Eze. Te transfery, które dokonaliśmy w tym sezonie, naprawdę fenomenalnie się spłacają. A to nie koniec naszych popisów. 4-0, Palacios. No coś mówiłem o transferach, no to wszystkie to były strzały w dziesiątkę. No lepiej nie dało się tego zrobić. No i też dokonujemy zmian, żeby rezerwowi sobie pograli w tym finale, no bo on już jest rozstrzygnięty. A Milan nie zamierza składać broń, cały czas atakuje. 5-0. Enes Ynal, zejście smoka, 69 minuta. I Juventus na deskach. Ale stara dama jeszcze nie zamierza się poddawać, walczą o swój honor. Akcja i bramka. Niestety Wea to dobrze zrobił, 75 minuta i Amerykanin zdobywa bramkę. A jeszcze tutaj Juventus złapał wiatr w żagle, Vlachowicz gol. Dobrze to uderzyło, 84 minuta i Juventus jeszcze chce powalczyć. I atakuje nawet w 90 minucie, ale przerywamy to i wygrywamy 5-2. Było już 5-0, ale trochę straciliśmy koncentrację, ale ostatecznie zdobywamy Coppa Italia. I trofeum ląduje w naszej gablocie, Eze królem strzelców. Ynal, jak widzimy na drugim miejscu. Jeśli chodzi o asysty, Chukwueze tutaj najlepszy, a w czystych kontach Wojciech Szczęsny, 4 w 5 meczach, dopiero my go rozstrzelaliśmy. Enes Ynal i Leao w ostatniej kolejce dwie bramki i to oznacza mistrzostwo Milanu, tak jest, drugie miejsce, Napoli, Juventus 3, Roma 4, Lazio 5, Inter 6,
Milan te 92 punkty. To było coś pięknego. I jeszcze zobaczmy strefę spadkową. Są tam takie drużyny jak Genoa, Cagliari i Frosinone. 18 punktów w 38 meczach. No Paderborn, jak się patrzy. Ynal za to, jaki wynik. 36 bramek w 38 meczach. To jest kosmos. EZ 14 bramek w 38 meczach. No perfekcyjny transfer. A w czystych kontach Mainą rządzi 14. A zawodnikiem sezonu został Enes Ynal. Niesamowity sezon Turka. No co by nie mówić, taki nasz Erling Haaland. Perfekcyjny napastnik. Lepszego nie mogliśmy sobie wymarzyć. Ten transfer dla wielu pewnie był nietypowy, żeby ściągnąć napastnika z Hetafa, ale jak widać spłacił się w całości. No i wręcz z nawiązką, bo chyba nawet ja się nie spodziewałem, że będzie aż tak dobrze i że Turek wykręci takie liczby. No mało brakło i by miał praktycznie tyle samo bramek co spotkań, no ale jednak odrobinę zabrakło. Benasery za to, jak się rozwinął, overall 88, Danso też ładnie. Eze Palacios, no sami widzicie, ta przebudowa była niezwykle udana, szkoda kontuzji Tomoriego, ale zdarza się. No i zobaczmy, kto ma najwięcej występów dla naszej drużyny. Uszeregujmy zatem odpowiednio. Calabria, Danso, Hernandez, Eze, Chukwueze, Ynal, no i tyle. Bramkę rządzi Ynal 47, drugi Leo 20 i trzeci Eze 15. Jeśli chodzi o asysty, Eze najlepszy, drugi Chukwueze, a trzeci Ezequo Palacios i Leo. No ale wynik Ynala w Kanadyjce, no 53 spotkania, 51 punktów. No ręce same składają się do oklasków. Bari Specja z awansem, Parma, Cremonenze, Wenecja, Palermo, Sampdoria i Como w baraży. No tych baraży to tam jest naprawdę multum. A na ostatnim miejscu Cittadella. Pokonaliśmy ich w Pucharze Włoch. No i ocena menadżera 66 na sam koniec. No jak widać zarząd nie był zachwycony moimi wynikami. No sukces międzynarodowy nie został spełniony, sukces krajowy w pełni wykonany. No, ale jak widać dla zarządu to było zdecydowanie za mało. No i teraz zobaczmy pozostałe puchary, których nie wygraliśmy. Między innymi Super Puchar Europy. Manchester City pokonuje Sevillę. Liga Konferencji dla Aberdeen. Pokonują Fenerbahce, to chyba najbardziej sensacyjny zwycięzca, jakiego widziałem. Liga Europy dla Liverpoolu pokonali Feyenoord. A Ligę Mistrzów zdobywa Manchester United, pokonując w finale Real Madrid. No, w prawdziwym życiu, no, czerwonym diabłom to nie grozi. Ale tutaj zdecydowanie mogą powalczyć. No i tutaj AC Milan liderem. Znaczy mistrzem oczywiście. 92 punkty na koncie, 13 przewagi nad Napoli i Juventusem. No jak widzimy, 17 nad Romą. Fantastyczny sezon AC Milanu. Zdobyte mistrzostwo i Coppa Italia. Na rynku krajowym perfekcyjnie. Szkoda tej porażki w Lidze Mistrzów z Barceloną i niewykorzystanego rzutu karnego Enesa Ynala, który jednak zagrał, no, cudowny sezon. No, 51 punktów w Kanadyjce w 53 meczach. No to musi robić wrażenie. I to był najlepszy chyba transfer. Chociaż no Eze, fantastyczny pomocnik, też wykręcił świetne liczby, podobnie jak Palacios. Danso, jeden z liderów obrony. Więc praktycznie każdy transfer spłacił się po całości. A za ten materiał bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych przebudowach.